Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. Po części usłyszałem już odpowiedzi od pana ministra, ale chciałbym zadać jeszcze jedno takie ogólne pytanie. Chciałbym, żeby pan minister przybliżył, jakie wsparcie przewidywane są dla gmin w związku z nową ustawą. I zadam może takie bardziej szczegółowe pytanie dotyczące gospodarki komunalnej odpadami. Chciałbym stwierdzić, że zasadniczą częścią systemu gospodarki odpadami komunalnymi są składowiska odpadów. W lipcu tego roku upływa ostatecznie termin dostosowania tychże składowisk do wymagań dyrektywy składowiskowej wynegocjowanej w trakcie procesu akcesyjnego. Program kontroli składowisk wykonany przez Główną Inspekcję Ochrony Środowiska, jak również inspekcje wojewódzkie, wykazuje, że jest wiele zaniedbań i nie wszystkie te składowiska dostosowane są do kryteriów technicznych, eksploatacyjnych i formalnych. Chciałbym zadać panu ministrowi takie pytanie, czy mogą istnieć obok siebie w niedużej odległości dwa składowiska regionalne i czy nie powinno się brać również pod uwagę i sposób, w jaki obliczany jest pojemność tych składowisk. Dziękuję bardzo.